Punktu 13 jest to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie burmistrza miasta Bielsk Podlaski. A więc proszę Państwa, informuję, że mieszkanka miasta Bielsk Podlaski złożyła skargę na działanie burmistrza miasta Bielsk Podlaski do wojewody podlaskiego, który pismem z dnia 10 września 2021 roku przekazał ją według właściwości do Rady Miasta Bielsk Podlaski. Skargę przekazałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski. Komisja po rozpatrzeniu skargi przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. I pozwolicie Państwo, że ten projekt uchwały z uzasadnieniem przeczytam. A więc projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372. W związku z artykułem 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 735 i 1491 oraz paragraf 94 ustęp 1.2 uchwały numer 46 łamane przez 303 z 14 łamane przez 14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Miasta Bielsk Podlaski, dziennik Urzędu Województwa Podlaskiego z 2021 roku, pozycja 468, Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje. Uznaje się za bezzasadną skargę pani z dnia 10 września 2021 roku, przekazaną według właściwości przez wojewodę podlaskiego pismem z dnia 15 września 2021 roku na działalność burmistrza miasta. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Bielsk Podlaski, zobowiązuje się go do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie uchwały Rady Miasta z uzasadnieniem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. I pozwolę przeczytać. W dniu 15 września 2021 roku wojewoda pismem znak W i kreska I 1411.7.2021 MB przekazał Radzie Miasta Bielsk Podlaski skargę pani wykropkowanej z dnia 10 września 2021 roku na działalność burmistrza miasta. W dniu 17 września 2021 roku zgodnie z paragrafem 92 punkt 1 ustawy nr 46 łamanej przez 303 łamanej przez 14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Miasta Bielsk Podlaski, dziennik Urzędowi Województwa Podlaskiego 2021 roku, pozycja 468, przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski przekazał skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący Komisji w dniu 22 września 2021 roku zwrócił się z pismem do burmistrza miasta Bielsk Podlaski o ustosunkowanie się do zarzutów przedstawianych w skardze i przedłożenie Komisji pisemnej informacji. Burmistrz miasta w dniu 30 września 2021 roku udzielił pisemnej wyjaśnień ustosunkowujących się do postanowionych przez skarżących zarzutów. Komisja Skarg i Wniosków Petycji odbyła 4 posiedzenia poświęcone rozpatrzeniu skargi. To jest 30 września, 7, 11 i 15 października 2021 roku. W trakcie posiedzeń komisja zapoznała się ze skargą, wyjaśnieniami burmistrza miasta oraz dodatkowymi wyjaśnieniami i dokumentami przedłożonymi przez skarżącą. W oparciu o analizę zebranych materiałów Komisja Skarg i Wniosków i Petycji wskazuje na niezasadność
postawionych zarzutów, mając na uwadze poniższe argumenty. 1. Odnośnie zarzutu dotyczącego zniszczonego fundamentu płotu oraz potrzeby corocznej naprawy zawieszenia samochodu wskutek prowadzonych prac, do Urzędu Miasta Bielsko-Podlaskiego nie wpłynęła żadna informacja o uszkodzeniu jakiegokolwiek fundamentu płotu w związku z wykonywanymi robotami w ulicy Reja w ramach prowadzonej inwestycji. Urząd jak do tej pory nie był informowany przez użytkowników poruszających się jezdnią ulicy Reja o ewentualnie powstałych szkodach dokonywanych, udokumentowanych napraw pojazdu. Skarżąca twierdzi, że uzyskała z Urzędu Miejskiego w czerwcu 1990 roku pozwolenie na podłączenie do studzienki burzowej w celu odprowadzenia wód deszczowych i burzowych z posesji i wysłała pismo do Urzędu Miasta informujące o posiadaniu takiego pozwolenia. Przedłożyła dokumentację. Dokumentacja, jaką skarżąca dołączyła do pisma kierowanego do burmistrza miasta w dniu 2 września 2021 z prośbą o pozostawienie istniejącego przyłącza do studzienki burzowej odprowadzającej go wody gruntowe i wodę deszczową, nie zawierała treści świadczącej o wyrażeniu zgody na przez ówczesny Urząd Miejski na odprowadzenie wód deszczowych do kanału burzowego w ulicy Reja. Ani też nie została przedłożona dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę czy dokumentacja powykonawcza. Do dnia dzisiejszego nie został też zainwentaryzowany przedmiotowy odcinek przyłącza deszczowego. W nawiasie brak na aktualnych mapach. Przyłączenie deszczowe do posesji, której skarżąca jest właścicielem, zostało wybudowane w sposób niezgodny z przepisami prawa. Na posiedzeniu skarżąca przedłożyła komisji dokumenty, które miały świadczyć, że posiada takowe pozwolenie. Z dokumentów tych wynikało jedynie, że Urząd Miejski w 1990 roku zwrócił się do skarżącej o dostarczenie do Urzędu Dokumentacji Technicznej opracowanej przez Terenowy Zespół Usług Projektowych w Bielsku Podlaskim oraz zatwierdzonej przez Zespół Uzgodnienia Dokumentacji w Białymstoku. W piśmie tym urząd nadmienił też, że wniosek w sprawie wydania pozwolenia będzie przedmiotem rozpoznania z chwilą dołączenia wyżej wymienionych dokumentów. Do kopii pisma urzędu skarżąca dołączyła umowę zawartą z Terenowym Zespołem Usług Projektowych w Bielsku Podlaskim na wykonanie projektu odwodnienia placu odprowadzenia wód opadowych wraz z załączoną mapą działki. Przedłożone przez skarżącą kopie dokumentów do komisji w trakcie posiedzenia w dniu 7 października nie potwierdzają wydania pozwolenia czy też innej zgody na wykonanie przyłącza deszczowego z posesji skarżącej do kanalizacji deszczowej zlokalizowany w pasie drogowym ulicy Reja. Nie została przedłożona ani dokumentacja projektowa, ani pozwolenie na budowę, czy dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna. Skarżąca zarzuca urzędowi zwlekanie z udzieleniem odpowiedzi na jej pismo oraz grę na zwłokę, żeby założyć instalację i zakończyć pracę oraz domaga się pozostawienia istniejącej instalacji. Ponadto czyni zarzut, że nie powiadomiono jej o możliwości wniesienia uwag do projektu budowlanego. Z wyjaśnień burmistrza miasta wynika, że obecnie trwają roboty polegające na rozbiórce starej i budowie nowej kanalizacji deszczowej, a także w dalszej kolejności wykonywany będzie nowy odcinek sieci wodociągowej z utworzeniem wcześniej rozebranych nawierzchni utwardzonych. Każdy właściciel posesji leżącej przy ulicy Reja, któremu w 2020 roku stworzono warunki do połączenia się do budowanej kanalizacji sanitarnej, ma obowiązek przyłączenia się do tej sieci. W ramach realizowanej inwestycji będą zatem likwidowane przyłączenia odprowadzające ścieki z poszczególnych posesji do starej, demontowanej obecnie kanalizacji ogólnospławnej.
Po zakończeniu całości zakresu przewidzianej inwestycji wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni woda deszczowa i roztopowa z nawierzchni ulicy będzie spływała grawitacyjnie do ujęć w postaci ulicznych pustów deszczowych, a dalej wybudowaną kanalizacją deszczową do istniejącej sieci ulicy Dubiażyńskiej. Prawidłowe ukształtowanie nawierzchni jezdni uniemożliwi, aby woda z pasa drogowego spływała w kierunku przyległych nieruchomości. Przekrój poprzeczny kanału deszczowego został zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z informacją projektową zawartą w piśmie projektu budowlanego, obszar zlewni, z którego będą odprowadzane wody opadowe, roztopowe do kanalizacji deszczowej, stanowi jedynie pas drogowy ulicy Reja. Dokumentacja projektowa na budowę między innymi kanalizacji deszczowej w ulicy Reja została wykonana w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, a na etapie postępowania starosty bielskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę każdy z właścicieli posesji przyległych do tej ulicy miał prawo zapoznać się z aktami prawa oraz mógł wnieść uwagi do przyjętych rozwiązań projektowych. 4. Skarżąca podniosła zarzut, że pracownik urzędu odmówił wyjazdu na teren, w teren w celu rozpoznania sytuacji, bo za mało zarabia. Kwestia związana z rozpatrzeniem zarzutu w stosunku do pracownika referatu inwestycji i zamówień publicznych nie leży w kompetencji Rady Miasta. Niemniej jednak burmistrz wyjaśnił, że odbył rozmowę z pracownikiem referatu, o którym mowa w skardze. Pracownik jednoznacznie zaprzeczył, jakoby miał stwierdzić, że nie pojedzie w teren celem rozpoznania sytuacji w sprawie skarżącej, gdyż, cytuję, za mało zarabia. Co też potwierdziła inna pracownica urzędu, która była świadkiem rozmowy pracownika ze skarżącą. Burmistrz miasta wyjaśnił również, że wyżej wymieniona osoba jest wieloletnim pracownikiem urzędu z ponad 17-letnim stażem pracy oraz sumiennie wykonuje powierzone obowiązki. Nigdy nie miał skarg pod adresem tego pracownika. Ponadto nie jest to prawdą, że wyżej wymieniony pracownik urzędu pracuje tylko wyłącznie za biurkiem. W razie potrzeby swoje obowiązki wykonuje w terenie celem sprawdzenia poprawności realizowanych inwestycji. W kwestii zarzutu dotyczącego przyłączenia restauracji McDonald's do kanalizacji deszczowej komisja uzyskała informację, że zgoda na podłączenie restauracji McDonald's w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej w miejskiej drodze wewnętrznej odchodzącej od ulicy Mickiewicza była podyktowana tym, że właściciel wymienionego obiektu dokonał darowizny na rzecz Urzędu Miasta Bielsk-Podlaski, która to kwota przewyższała znacznie wartość całości robót, w tym budowa kanalizacji deszczowej wykonanych w drodze wewnętrznej numer geodezyjny 1707/5, których inwestorem było miasto Bielsk-Podlaski. Wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej odprowadza wodę do istniejącej sieci ulicy Mickiewicza, której zarządca jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Białymstoku. Odnosząc się do zarzutów dotyczących wydania zgody na podłączenie się do kanalizacji deszczowej dla mieszkanki ulicy Grunwaldzkiej, wyjaśniono, że mieszkanka uzyskała zgodę na podłączenie do wybudowanej kanalizacji deszczowej, gdyż w toku postępowania toczącego się w 2015 roku wydanie pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na budowie i przebudowie nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną w ulicach miasta, w tym też ulicy Grunwaldzkiej, wniosła uwagę do przedłożonego organowi administracji architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego. Uwaga, w zakresie umożliwienia podłączenia kanalizacji deszczowej do nieruchomości wyżej wymieniona pani została uwzględniona. Wobec powyższego o decyzji zatwierdzającej projekt budowy i udzielającej pozwolenia na budowę znalazł się odpowiedni zapis wskazujący na wykonanie przedmiotowego przyłącza. Wobec powyższego obowiązkiem inwestora było jego wykonanie. Nieprawdą 7. Nieprawdą jest, że zarzut, cytuję, burmistrz jest podłączony do kanału burzowego. Koniec cytatu. Posesja, którą obecnie zamieszkuje burmistrz, nie jest podłączona do kanalizacji deszczowej, gdyż
nie występuje ona w ulicy przyległej bezpośrednio do nieruchomości. Nawierzchnia drogi dojazdowej do posesji, którą zamieszkuje burmistrz, została wybudowana wyłącznie ze środków własnych właścicieli gruntów przyległych do tej drogi, gdyż jest to droga prywatna, budowa oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych miasta należy do zadań realizowanych przez miasto Bielsko-Podlaskie. 8. W kwestii dotyczącej mało uczęszczonej drogi do Hryniewicz Dużych i ułożonego asfaltu na polnej drodze należy stwierdzić, że droga w nawiasie ulica Daniłowicza do miejscowości Hryniewicze Duże jest drogą powiatową, na którą bezpośredni nadzór sprawuje Powiatowy Zarząd Dróg Bielsko-Podlaskich. Inwestycja polegająca na przebudowie tej drogi, a następnie wykonaniu nawierzchni asfaltowej była realizowana przez wyżej wymienionego zarządcę. 9. W skadze podniesiono zarzut dotyczący terminu prowadzonych prac w ramach wyżej wymienionego zadania. Wykonano roboty m.in. w ulicy Reja oraz zrealizowano w okresie od kwietnia 2019 roku do lutego 2020 roku. Nieprawdą jest zatem, że roboty w tej ulicy rozpoczęto w 2018 roku i że w 2020 przez cały okres letni były wykonywane roboty przy budowie kanalizacji przedmiotowej ulicy. Roboty trwały w okresie od kwietnia 2019 roku do lutego 2020 roku. Zważywszy na przytoczone wyżej argumenty, skargę z dnia 10 września przekazanej według właściwości przez wojewodę podlaskiego na działalność burmistrza miasta należy uznać za bezzasadną. I tu na podstawie artykuł 239, paragraf 1 ustawy z 17 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 735 i 1491. W przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okoliczności organ podtrzyma swoje poprzednie stanowisko bez zawiadomienia o powyższym skarżącym. No długie to, ale... Proszę Państwa, to jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wraz z uzasadnieniem. Chcę poinformować Państwa, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Pan Paweł Gierżyn, ad vocem. Udzielam głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jako Przewodniczący tej Komisji chciałbym się ustosunkować i jakby przedstawić, znaczy cały problem został przedstawiony przez i przeczytany przez Pana Przewodniczącego. Mieliśmy naprawdę kilka komisji, zagwozdkę, ale po wszystkich dokumentach, które zostały przedstawione z obu stron po prostu jako Komisja, uważamy, że to jest skarga bezzasadna. Ale nie zmienia to faktu, że problem jest dalej, dlatego napisałem pismo do Pana Burmistrza z kilkoma pytaniami i też dostałem już odpowiedź na te pytania, ale myślę, że skupmy się tutaj na skardze. Skarga zdaniem Komisji jest bezzasadna, ale problemy dalej są i wydaje mi się, że osoby, które będą mówić teraz po mnie, powiedzą o tych problemach, więc tyle ode mnie, dziękuję. Dziękuję. Pani Iwona Kołos zgłosiła się, udzielam głosu. Witam ponownie, witam Pana Burmistrza i wszystkich radnych. Dziękuję. Słyszą mnie Państwo, tak? Dobrze. Dziękuję dla Pana Przewodniczącego Komisji Skarg, Pana Pawła Grzyba, który powiedział dobrą rzecz, że problem nadal jest. Ja na początku muszę Państwu powiedzieć, że jakby analizując skargę Pani skarżącej, zdałam sobie z tego sprawę, że jej argumenty niekoniecznie są trafne. Ale przyjrzałam się odpowiedzi na pytania, które otrzymał Pan Przewodniczący Komisji Skarg od Pana Burmistrza. I proszę Państwa, w czym tkwi problem? Było pytanie, czy Urząd Miasta wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej o możliwość podłączenia prywatnych posesji. Pewnie, że nie mógł podłączyć tych posesji, bo to naruszałoby trwałość projektu dofinansowanego ze środków funduszu.
Więc w jaki sposób możemy cokolwiek w tej chwili zrobić, jeżeli projekt już jest? Więc dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? Dlaczego? Przecież na moją wiedzę są ulice w Bielsku Podlaskim, gdzie mieszkańcy mogli normalnie, legalnie, na moją wiedzę, podłączyć się do deszczówki. Tutaj chciałam zauważyć, 33 mieszkańców podłączyło się do kanalizacji. Tu nie ma podstaw, ja nie wierzę w to, że oni oszukują. Oni podłączyli się do kanalizacji, jest informacja, 33 mieszkańców do kanalizacji sanitarnej podłączyło się. A to, że mieszkańcy mają wysoki poziom wód, że ziemia jest gliniasta, mają po prostu problem, tak jak pan przewodniczący powiedział, jest ogromny problem. Powinno się to przeanalizować dużo wcześniej i te drogi trzeba było wcześniej już przy tworzeniu tej inwestycji przeanalizować, czy przypadkiem nie trzeba będzie podłączyć prywatnych posesji do właśnie deszczówki, a tego nie zrobiliśmy w projekcie i mieszkańcy mają problem. Jest to moim zdaniem błąd. Na to wskazuje to pismo. Mieliśmy spotkanie z mieszkańcami, kolejne mieszkańcy dzwonili, przedstawicielka tych mieszkańców dzwoniła do wielu, wielu, wielu radnych i większość z nas się stawiła, nie wszyscy, odpowiedzieli chyba na prośbę pani mieszkanki tej ulicy. Nasłuchaliśmy się wielu takich krytycznych opinii dotyczących nawet nas jako radnych, którzy chyba nie ma sesji, na której byśmy się nie wypowiadali na temat tych ulic, bo my też to widzimy. Kilka dni temu alarmowałam się, chodzi o ulicę Pronina, dodzwoniłam się do osoby jakby kompetentnej, która powiedzmy sobie zarządza tą inwestycją jako wykonawca. Dowiedziałam się, ok, ruszamy, robimy, to nie będzie trwało miesiącami, to są kolejne działania, bo mieszkaniec nie może wjechać na posesję, ale jest w porządku. Mieszkańcy mają kłopot. Ja, proszę Państwa, kiedyś, jak zamieszkałam na ulicy Myśliwskiej, też miałam podobną sytuację, że woda stała mi w piwnicy i ktoś powiedział żartem, śmiechem z urzędników, to może ryby sobie będziesz hodować. Ja pamiętam do dzisiaj tę sytuację. Na szczęście świętej pamięci burmistrz Berezowiec przyjechał na ulicę Myśliwską, kazał odkopać to, co zostało zasypane i pokazał błąd. Ewidentny błąd, bo miałabym ten sam problem. I rozumiem skarżącą, której piec stoi w wodzie i węgiel stoi w wodzie. Ja rozumiem skarżącą. Jest taki teren, jaki jest. Ktoś nie przewidział, tak jak w tym piśmie wyszło, nie przewidziano tego, a w tej chwili nie można nic zrobić, bo to naruszy trwałość projektu. I co ma zrobić mieszkanka, co mają zrobić mieszkańcy? Tu jest bardzo dużo bubli, jeśli chodzi o kwestię uporządkowania. Tak jak mieszkańcy alarmowali, dlaczego on ma kopać tyle metrów, kiedy jego podłączenie jest 30 metrów od możliwości podłączenia, które byłoby najprostsze. Ale takie rzeczy to nie będziemy tu analizować. W kontekście nawet tych odpowiedzi, które ja tutaj dostałam, uważam, że pani skarżąca może niezbyt poradnie, ale zasadnie zwraca uwagę na to, że ma problem. Proszę Państwa, dalej zapytałam pana burmistrza, jest konkretny przepis ustawy z 18 lipca 2001 roku, prawo wodne. I tu jest konkretnie powiedziane, że nie należy szkodzić mieszkańcom. W gospodarowaniu wodami prowadzi się zasadę wspólnych interesów i wymaga się współdziałania administracji publicznej, użytkowników wód, przedstawicieli lokalnej społeczności, w zasadzie pozwalającą uzyskać maksymalne korzyści społeczne, nie szkodzić. A kto jest organem właściwym w sprawach gospodarowania wodą? Według artykułu 14 jest minister, prezes, dyrektor, wojewoda, starosta, wójt i burmistrz. To do kogo ma pójść pani mieszkanka tej ulicy? Nie do ministra, uważam, że do burmistrza. Jeżeli ja pytam pana burmistrza o to, czy według pozycji 7 odprowadzenie wód lub do urządzeń wodnych, opadowych, wód opadowych, nie powinno, powinno należeć do właściwego organu administracji publicznej, to moim odczuciu tym właściwym organem administracji publicznej jest burmistrz, bo to wychodzi z tych dokumentów. To są konkretne dokumenty, to są konkretne artykuły. Nie możemy powiedzieć, że nie, ten artykuł jest bzdurny. Nie. Tu jest ewidentnie powiedziane, wójt i burmistrz to są osoby te najniższe, które odpowiadają za tą gospodarkę czystymi wodami opadowymi. I to nie szkodzić, a pomagać mieszkańcowi, to jest obowiązek w tym przypadku. A mieszkańcy mają ewidentny problem. Także to na tyle. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grygoruk, udzielam głosu.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący za udzielenie głosu. Też tutaj pani Iwona uprzedziła kilka spraw, które też chciałem poruszyć. Też miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu z mieszkańcami i też tutaj bym wnosił panie burmistrzu do jakąś lepszą informację, informowanie w ogóle mieszkańców. Nie wiem na jak to zrobić, jakim to sposobem, no na pewno jakieś spotkania też by jakoś to rozwiązywały, bo niektórzy w ogóle są, mają taką dezinformację, że ten projekt cały czas trwa nieustannie i to jest cały czas jeden wykonawca, że to cały czas trwa, tylko jest, a tam jest cały czas jedna firma. Jak zaczęliśmy tam dla tych mieszkańców tłumaczyć, oni po prostu zrobili wielkie oczy, że to jest gdzieś tam już po jakichś innych przetargach, po rezygnacjach, także na pewno to było mniejsze rozgoryczenie tych ludzi, żeby oni też wiedzieli, jak to się odbywało, że to też nie... Mówimy o każdym, przepraszam Panie Radny, ale o jakich Pan ludziach mówi? Przepraszam Panie Przewodniczący, ja też nawiązuję do tego pisma tutaj od, w sprawie tej skargi. No, nie, może Pan myśli, że ja mówię nie na temat. Cały czas mówię na temat mieszkańców ulicy Reja i też się odnoszę do tych odpowiedzi, które otrzymał Pan Paweł Bierzyn na te swoje pytania. Więc na pewno inaczej by też te rozgoryczenie mieszkańców osiągałoby inny może poziom, gdyby to było im przedstawione, że to nie z winy miasta ktoś tam zrezygnował, że to się przedłuża. Tak jak już wspomniałem wcześniej, niektórzy mieszkańcy myśleli, że to cały czas jest trwająca inwestycja wykonywana przez jedną firmę. Mam też tylko jedno pytanie jeszcze do odpowiedzi tutaj do tego pisma pana Pawła, a mianowicie do pytania pierwszego. Czy Urząd Miasta wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o możliwość podłączenia prywatnych posesji na ulicy Reja do kanalizacji deszczowej? I tutaj mamy odpowiedź. Miasto Bielsko-Podlaskie wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zapytaniem o możliwość podłączenia prywatnych posesji przyległych do pasów drogowych ulic, w których budowana jest sieć kanalizacji deszczowej w ulicach naszego miasta w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodnej ściekowej na terenie miasta Bielsko-Podlaskie. W odpowiedzi uzyskałem informację, iż takie działanie mogłoby, tutaj podkreślę, mogłoby naruszyć trwałość projektu ze środków funduszu. I teraz pytanie, czy mogłoby to jest... Może, czy mogłoby? Czy tu jest, czy ta odpowiedź jest jednoznaczna, czy tutaj możemy jakoś doszukiwać się jakichś innych rozwiązań? To tylko tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Radna Danuta Karniewicz, udzielam głosu. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, też uczestniczyłam w tym spotkaniu. Jest bardzo dużo niejasności, jeśli chodzi o to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Pierwsza zasadnicza sprawa, z tego samego referatu wychodzi pismo, można podłączać się do kanalizacji, za tydzień czasu przychodzi pismo, że jeszcze nie zakończone są roboty, w związku z tym nie powinno się podłączać. To które pismo, mieszkańcy mówią, są ważne, czy można, czy nie można, bo mam i można, i nie można, czyli decyzja należy do mnie. Druga rzecz, przedsiębiorca ma inne uprawnienia, aniżeli podmiot prywatny. Z prostej przyczyny, przedsiębiorstwo mogło się podłączyć do kanalizacji z tego co wiem, a przedsiębiorca, który płaci 350 tysięcy rocznie podatku, nie może się podłączyć? To jak to jest? Indywidualny może, nie może, a przedsiębiorca może? I też to jest niejasność wynikająca z tej skargi, która była napisana na pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Iwona Kołos jeszcze, udzielam głosu. Tutaj witam po raz kolejny. Pytanie do pana burmistrza, od razu bezpośrednio. Panie burmistrzu, mieszkańcy chcą się spotkać jeszcze raz z radnymi. Z tego co pamiętam, to przyszły piątek. Czy jest jakieś miejsce w tej części Bielska, w zatorzu tak zwanym, w którym moglibyśmy się spotkać w szerszym gronie? Ja myślę, że do pana burmistrza też będą dzwonić mieszkańcy i też zapraszam na takie spotkanie. Być może będą też dzwonić do inwestora, nie wiem dokładnie, do wykonawcy, przepraszam, bo tutaj mogę mylić jakieś hasła i nazwy. Panie burmistrzu, czy jest takie miejsce, w którym my moglibyśmy się spotkać, nie robiąc jakichś problemów sobie, komuś? Także miałabym takie pytanie do pana burmistrza. Gdzie pan by zaproponował takie spotkanie, w którym mogłoby się spotkać przynajmniej 50 osób, mieszkańców Bielska Podlaskiego z tej części Bielska, czyli Zatorza? Dziękuję. Dziękuję pani. I pan burmistrz Jarosław Borowski, udzielam głosu. Nie wiem, gdzie można zrobić takie spotkanie, żeby było 50 osób i było bezpiecznie, bo sytuacja pandemiczna galopuje.
Pan wojewoda odwołuje wcześniej zaplanowane spotkania. Na przykład miałem w piątek być w Urzędzie Wojewódzkim i spotykać się z przedstawicielami organów administracji wojsk, terenowych organów administracji wojskowej. Dzisiaj otrzymałem informację, że niestety to spotkanie się nie odbędzie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Bielsku Podlaskim mamy 81 w naszym szpitalu miejsc covidowych. Wszystkie 81 jest już zajętych. Trudno mi powiedzieć, co się będzie działo w przyszłym tygodniu, natomiast to organizator bierze odpowiedzialność za to takie zapewnienie bezpieczeństwa. W dzielnicy za torami nie ma obiektów takich, których my byśmy byli właścicielem, jedynie szkoła podstawowa numer 2. To jest takie miejsce, które jest no, jednostką naszą, natomiast no, też Państwo wiecie, że w szkole podstawowej numer 2 swego czasu byli uczniowie i nauczyciele na kwarantannie. Także bardzo trudno jest powiedzieć, co będzie za tydzień, jeżeli my nie wiemy, co będzie jutro czy pojutrze. Co prawda minister Niedzielski zapowiadał, że obostrzenia lokalne mogą się pojawić na początku listopada. Padło słowo mogą, więc niekoniecznie muszą, będą obserwowane wskaźniki te, które Ministerstwo Zdrowia monitoruje i tyle. Natomiast ja, że tak, nie widzę problemu z tym, żeby się spotkać z mieszkańcami, bo nigdy nie odmawiałem spotkania z mieszkańcami, natomiast musiałoby być to spotkanie przeprowadzone w bezpieczny sposób z zachowaniem tego reżimu, który teraz jest narzucony. Także trudno mi powiedzieć, bo mówię, nie wiem, kto miałby być organizatorem tego spotkania. Natomiast powiem jeszcze odnośnie samego problemu. Proszę Państwa, problem dotyczy nie jednej pani osoby skarżącej, ale dotyczy szerokiego spektrum mieszkańców Bielska Podlaskiego, którzy właśnie mieszkają przy tych ulicach, gdzie jest uporządkowanie, to podkreślam to słowo, uporządkowanie gospodarki ściekowej. Właśnie w tych ulicach do tej pory ta gospodarka nie była uporządkowana i dlatego są prowadzone takie inwestycje. Zdaję sobie sprawę, że ktoś kiedyś mógł się podłączyć, czy legalnie, czy nielegalnie. Dzisiaj prawo na to nie pozwala, bo pani radna zacytowała przepis z ustawy Prawo wodne. Ja zacytuję przepis z rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 29 mówi jak był przy kanalizacji deszczowej. Zakaz dokonywania zmian spływu wód, dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione, a sąsiednią nieruchomością jest droga. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeden przepis w zasadzie wyklucza drugi przepis. My odpowiadamy, jeżeli mieszkańcy się dzisiaj do nas zgłaszają, że jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę zbiornika na terenie działki w ramach programu Moja Woda. Można dostać do kilku tysięcy złotych właśnie na taki zbiornik, który on nie musi być powierzchniowy, on może być podziemny, który być może rozwiązałby w pewien sposób te problemy. Chcę jeszcze zauważyć jedną rzecz, o której jakby się dzisiaj nie myśli, a warto na to zwrócić uwagę. Kwestia tak, ulice są projektowane i instalacje, które są w ulicach, zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z przepisami. Jeżeli projektant projektuje odwodnienie pasa drogowego, to siłą rzeczy stosuje odpowiednie przekroje rur, które będą odprowadzały wodę z określonej powierzchni. Jeżeli ta powierzchnia nagle zostanie zwiększona o działki sąsiednie, hipotetycznie, bo prawo jakby zabrania kierowania spływu wód na działki sąsiednie, ale hipotetycznie, to dojdzie do takiej sytuacji, z jaką mają na przykład mieszkańcy Warszawy, Białego Stoku, gdzie po ulewnych deszczach kanalizacja nie odbiera wody z ulicy, a
dalej powiem, zalewa właśnie sąsiednie działki. I tu dopiero będzie problem, jeżeli, hipotetycznie cały czas powtarzam, na danej ulicy ktoś zostanie podłączony do kanalizacji deszczowej o szerokości rur nieodpowiedniej, to dopójdzie w przypadku ulewnego deszczu, a takie ulewne deszcze coraz częściej się zdarzają, pójdzie do cawki, zaleje mu całe podwórko, zaleje mu niżej położoną część domu, piwnicę, podpiwniczenie, garaż czy cokolwiek tam innego. I do kogo wtedy będą pretensje? Ano będą pretensje wtedy do tego, który to spowodował, a więc woda z ulicy wchodzi na posesję mieszkańca, gdzie znowu jest to niezgodne z tym przepisem, który ja Państwu zacytowałem. Niemniej jednak powtórzę, sytuacja wynika z tego, że wiele lat temu ktoś lajtowo podchodził do tematu i później, a niech się inni za kilkanaście, kilkadziesiąt lat tym martwią, jak ten temat rozwiązać. Bo ja rozumiem, pani skarżąca wcale nie musiała znać się na przepisach, uważała, że skoro gdzieś tam jakąś mapkę ma, to już ta mapka jej pozwala na wykonanie odwodnienia. Okazało się, że niestety nie pozwalała na wykonanie odwodnienia. Natomiast ja ze swojej strony powiem tak, rozumiem rozgoryczenie, natomiast absolutnie jest niedopuszczalnym wplątywanie burmistrza i wpisywanie, że burmistrz wykorzystuje swoje stanowisko do tego, że u siebie zrobił odwodnienie, że jest podłączony do kanalizacji, co na szczęście komisja petycji, skarg i wniosków stwierdziła, że jest nieprawdą, bo to mnie najbardziej zabolało, że moją prywatną sprawę się tutaj miesza. Nie ma ludzi nieomylnych, nie ma ludzi mających patent na wszystko, wiedzenie, że wszystko im w życiu zawsze wyjdzie. To jest proces żywy. Tam, gdzie są trudne decyzje, czasami może się podjąć złą decyzję, natomiast ją się podejmuje na podstawie takich informacji, które w danym momencie się posiada. Ja mógłbym tutaj mówić, mieszkańcy są sami sobie winni, że nie przychodzili do urzędu, nie zgłaszali wtedy, kiedy było projektowanie. Nie musieli. Oni mogli, mieli takie prawo. Niektórzy z tego prawa skorzystali, co również zostało przez komisję skarg, wniosków i petycji zauważone. Natomiast zdecydowana większość niestety stwierdza, a jakieś pismo z urzędu przyszło, coś tam chcą, a nie pójdę i tyle. A po kilku latach okazuje się, że zaniechanie pewnego działania może spowodować duży, duży problem, z którym nie bardzo wiadomo, jak sobie poradzić. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, nie wiem, co się będzie działo z sytuacją pandemiczną. To jest jakby poza mną, nie mam na to żadnego wpływu i nie umiem odpowiedzieć na zadane przez Panią pytanie. Dziękuję. Dziękuję. Pani Radna Iwona Kołos, jeszcze udzielam głosu. Ja chciałabym się odnieść do tego spotkania, ponieważ mieszkańcy prosili nas, więc muszę konsekwentnie jakby ten temat drążyć. Ja Panie Burmistrzu dziękuję za sugestię, że można ewentualnie zwrócić się z prośbą do Pana Dyrektora. Ja myślę, że też można zwrócić się z prośbą do Pana Dyrektora, kierownika MOSIR-u, bo tam też jest większa świetlica. Myślę, że ja może i przesadziłam 50 osób, może być 30, 20, nie wiem. Tak po prostu hipotetycznie rzuciłam. Na tym pierwszym spotkaniu było więcej osób. Na kolejnym nie wiem, ile będzie osób, ale tutaj już przekażę pałeczkę mieszkańcom, którzy w najbliższy piątek, ja też nie wiem, jak tutaj terminowo powiedziałam, ale najbliższy piątek to spotkanie bardzo chcieli zrobić. Mają problem, jest to problem nierozwiązany. Pewne rzeczy wydaje mi się, że nie zostały dopilnowane przez urzędników, być może pewne zaniechane przez mieszkańców. To nasze osiedle nie jest osiedlem ludzi tylko młodych, dużo starszych osób. I być może jakiś dokument też przeleżał niezauważony albo też niezrozumiany. Ale spotykać się z mieszkańcami trzeba i trzeba im pomagać, bo oni mają ewidentny problem. Także dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, skończyliśmy dyskusję. Nie ma chętnych, a więc zamykam dyskusję.
Przechodzimy do głosowania, ale przed głosowaniem potwierdzamy obecność za pomocą zakładki kworum. Proszę o zgłaszanie się jeszcze. Pan Simoniuk, pan Chyniewicki jeszcze. Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Informuję, że obecność potwierdziło 19 radnych. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 4. Dwie osoby się wstrzymało, dwie osoby są nieobecne, a więc uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy.